Obejrzenie 4 odcinków pod rząd ma swoje plusy i zalety. Teraz to nie tak. Swoje plusy i minusy. Fajnie obejrzeć 4 odcinki. Niemal naraz. Ale teraz okazało się, że musimy czekać 2 tygodnie. Także mamy posuchę. I dlatego zdecydowaliśmy się przedstawić Wam naszym zdaniem 6 najlepszych scen z dotychczasowych 4 odcinków. Dlaczego 6? No, bo tak wyszło. Pewnie większość z Was wie, że 1,5 roku temu zmarła Katrin Coulson, czyli odtwórczyni roli Piękkowej Damy. Aż Ci ręka zadrżała. Bo to jest chyba najbardziej wzruszający moment, widok Katrin Coulson, która jest już bardzo, bardzo chora. I to widać przed kamerami, naprawdę widać. Wręcz chyba sprawia jej ból mówienie niektórych tych słów. Trudno rozróżnić z grą aktorską, a co życiem. Jest podłączona zresztą do tlenu. To dojmująco smutne. Smutne, a z drugiej strony piękne, ponieważ wiemy, że Katrin była jedną z bliskich przyjaciółek Lyncha i pewnie dzięki temu udało się jeszcze nagrać ten materiał, ponieważ ona zmarła już 1,5 roku temu. Rola Katrin Coulson jest, mam wrażenie, takim hołdem dla niej i również dla innych aktorów, tak, których już nie możemy zobaczyć. Że David Bowie był chory, też było wiadomo. Mimo wszystko nie udało się z nim nakręcić scen. Porażająca scena. Najpierw myślałam, że to jest kosmita, ponieważ w książce Sekrety Twin Peaks jednak przejawia się ten wątek paranormalny. Pamiętasz, jak została opisana ta postać, którą widzą właśnie za szklaną szybą, którą FBI przechowuje? Nie pamiętam. Może zobacz, przeczytajmy. Zdałem sobie sprawę, że mniej więcej na środku siedzi jakaś mała, blada postać, odwrócona do nas tyłem tak, że było widać tylko szarawo-zielonkawo-biały kolczasty grzbiet. Potem zniknęła. Po chwili znów się pojawiła. Zobaczyłem, że postać reaguje, sztywnieje. Potem odwróciła się, żeby spojrzeć przez okno w naszą stronę. Mignęła nam, po czym znów zniknęła. A ja nie byłem pewny, co właściwie widziałem, poza sugestywnym obrazem wielkich, owalnych, czarnych oczu, drobnego nosa i ust ściągniętych tak, że niemal nieistniejących, oraz gładkiej, potężnej głowy. Potem wszystko zniknęło. Skąd się wziął demon bądź kosmita w szklanej pułapce? Jak się tam znalazł Bruce Willis? Obejrzałam drugi raz wszystkie odcinki. Wydaje mi się, że tą dziwną postacią, która jest w tej szklanej pułapce, może być, uwaga, zły bliźniak lewej ręki. Zgadza się wszystko, w sensie zgadza się postura głowy, że ma tylko otwór gębowy. Tak się opowiada o Lynchu. Tak. Wiemy, jak wygląda teraz ta lewa ręka. Jest dziwnym drzewem zelektryzowanym z taką kupą ciasta zamiast głowy, która ma otwór, którym mówi. I ostatecznie tak samo wyglądała ta głowa tego demona. On zaatakował Dale'a Coopera i go wypchnął z chaty. Dał mu z liścia. Nieśmieszne. Były brat bliźniak lewej ręki, uwielbiam to słowo. Czyli w starym Twin Peaks karzeł. Wybraliśmy tę scenę do top 6 przede wszystkim z powodu świetnego klimatu i bardzo ciekawego igrania z konwencją horroru. Mamy dwoje młodych ludzi, którzy chcą uprawiać seks i nagle... Także no... Fajna scena. Hello! Ta scena przejdzie do historii. Ja już zawsze będę mówiła hello tylko w jeden sposób. To prawda. Kyle MacLachlan rozbił bank, jeżeli chodzi o sposób wypowiadania najprostszej kwestii filmowej, jaką można sobie wyobrazić, i jest w tym unikatowy. Zachęcił mnie, żeby zagrać w kasynie. Trzeba usłyszeć muzyczkę z Czarnej Chaty najpierw. Scena rozśmiesza, rozczula i jeszcze ten epizodzik staruszki, z tym mnie bardzo chwyta za serce. Już ona nic nie miała i teraz ma! Cała ta sekwencja w kasynie, z której w pełni rodzi się ten przedziwny Dale Cooper, bo wcześniej jest
ciekawy, ale może nawet trochę drażniący, bo nic nie mówi, nic nie robi i czekamy na jakiś rozwój sytuacji, ale jest taka... Ode do radości dziewiątej symfonii. Lynchowena. Kolejna ze scen w tej szóstce, która jest sceną nostalgiczną. Już sam początek, kiedy widzi się Bobiego, idzie korytarzem jakiś mężczyzna z posiwiałą głową, odwraca się to Bobby. No to wcześniej jako nastolatek sam rozprowadzał narkotyki, teraz sam walczy z przestępczością narkotykową. Kiedy widzi Lorę i ta cała hiperekspresyjna trona Bobiego znowu się ukazuje. A zarazem jednak widać, że jest 25 lat starszy, że widać te wszystkie rzeczy, które przeżył, no widać piętno, które na nim odcisnęła śmierć ojca, to wszystko się uruchamia w tej scenie, kiedy patrzy na zdjęcie Lory. To jest scena, w której powraca jeden z najsłynniejszych motywów muzycznych Badalamentiego. Jednym słowem, mieliśmy taką samą minę jak Bobby. Przy tej scenie można mówić tylko w jeden sposób. Doświadczamy ponownych narodzin Dale'a Coopera. Dla mnie to jest powrót do tożsamości. Najpierw kosztuje coś słodkiego, czyli omlet z syropem klonowym. I to już jest sygnał, że coś w nim zaczyna odnawiać, jakieś wspomnienia wracają. No a potem jest kawa. Fantastyczna mina McLachlana, który przybrał taki wyraz twarzy pomiędzy tym niedorozwiniętym Dale'em Cooperem, a tym, którego znamy tak dobrze z starej serii Twin Peaks. Myślisz, że fakt, że za Dale'em stała taka zabawkowa sowa, oznacza, że to miejsce jest miejscem, które pomoże mu się właśnie odrodzić? Odwrót, właśnie... Że demony cały czas czuwają? Tak, absolutnie. Nawet jeżeli on tutaj jest w sielskiej atmosferze, je sobie placek z syropem klonowym i pije sobie wreszcie upragnioną kawę, to tak naprawdę gdzieś tam demon nawet najbardziej kiczowatej postaci czyha. Parodią sowy, która jest już niegroźna, która w takim otoczeniu nic ci nie może zrobić. Może właśnie to, że Dale w jakiś sposób zyskuje rodzinę, sprawia, że właśnie demony zaczynają być śmiesznymi przedmiotami, których nie musimy się obawiać. Omlet i kawa mogą przywrócić człowieka do życia. Z jednej strony sekwencja snu, z drugiej strony wyraźnie jest w kosmosie, z trzeciej strony ucieka z czarnej chaty. Z czwartej strony to ciągle czarna chata. Z piątej strony odjazd surrealistyczny Lyncha. Także można byłoby wymieniać 40 stron tego, co tam się zadziało. Przede wszystkim to jest gigantyczna jednak sekwencja. Tak, pada jeszcze na to bezbrzeże oceanu. Bardzo piękne. No tam się dzieje masę rzeczy wizualnych i to się chłonie. To jest... niesamowite. 200% Lyncha w Lynchu. No. Bo pierwszy raz widziałam najidealniejsze odwzorowanie snu. I w tej sekwencji pojawia się też, uwaga, Ronette Pulaski, czyli dziewczyna porwana razem z Lorą w noc, w którą Lora zginęła. No ta sekwencja nie dość, że jest fantastyczna wizualnie, to też stawia bardzo dużo pytań dotyczących czarnej chaty i tej całej mistycznej rzeczywistości Twin Peaks. Chciałabym to zobaczyć w kinie. Takie było. Chcemy więcej takich scen. No. Takie sceny, które biły po pysku, a było wiele takich, które po prostu sprawiały ogromną przyjemność. By nie mówić o Lynchu, kręci dziwne filmy, ale filmy, które po prostu się ogląda. No i czaruje nas i oby nas czarował przez następne 14 odcinków. Co chcesz zobaczyć w piątym odcinku? Będę jak ci wszyscy nudni recenzenci, ale zobaczyłbym trochę Twin Peaks, w sensie miasteczka. Drogi Davidzie Lynchu, oby tak dalej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jak ci się, Szałwia, podobał Twin Peaks? Taki cząs.